A teraz chciałbym wam pokazać odpowiedź na pytanie, dlaczego Hiszpanie są lepsi od nas w piłkę nożną. Tu mamy trzech chłopaczków, którzy grają. Z tyłu dziewczynka, która kopie sobie piłeczkę z koleżanką. Tutaj kilku latających Barcelończyków i Mbappé. A tu już w ogóle cała Liga Mistrzów. Wszystkie możliwe kluby. Widzę, że jest PSG, jest Real Madryt, jest Juventus. Część koszulek oryginalnych, część nie. No i tu trochę chłopaków kopie. Tu jest walka o piłkę. A w tle chciałbym, żebyście też zobaczyli, że kolejni grają. I jak się przesunę nieco na lewo, to tutaj też mamy jeszcze kilku z kolejnymi piłkami. I jeszcze tutaj na lewo kolejnych. Także to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego my jesteśmy tacy słabi w piłkę, a Hiszpanie tacy dobrzy. Oczywiście nie zapeszając nic przed meczem, bo może się okazać, że po prostu będziemy mieli w tym meczu szczęście, na co myślę możemy najmocniej liczyć. Ale to właśnie jest coś ciekawego. Wyszliśmy na plac i tutaj mnóstwo biegających, grających dzieciaków, chłopaków, dziewczyn, którzy uprawiają sport, a w Polsce ja naprawdę na moim podwórku w Kłodzku, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie, jak oglądam, w ogóle nie widzę dzieci grających w piłkę. To są jedynie takie bardzo profesjonalne zespoły, treningi, gdzie rodzice płacą za jakieś dodatkowe zajęcia po szkole i to się w zasadzie do tego ogranicza. W tym momencie dzieciaki same z siebie już nie wychodzą na dwór, już nie grają w piłę na bramkach, które nie miały nigdy siatki, albo na bramkach zrobionych z plecaków. Zobaczcie, oni tutaj też nie mają bramek. Oni tutaj kopią sobie bez jakiejś większej, myślę, reguły gry, bez wprowadzania żadnych reguł. Po prostu jest to kiwanie się, jest to granie, żeby pokazać koledze, że ja ciebie okiwałem, ja tutaj sobie gdzieś kopię. Pewnie te latarnie często robią za bramki. O tak, właśnie, to te dwie latarnie, to jest bramka, więc myślę, że wracamy do takich czasów z lat 90. w Polsce. Chłopaki mi machają. Też się zainteresowali, że ich nagrywam, więc warto po prostu to pokazywać, bo u nas już tego nie ma. Nie wiem, zastanawiam się, co zrobić, żeby w Polsce było tego więcej. O, to może jeszcze chłopaki mi pomachają. Hola! I tak właśnie wygląda prawdziwa Hiszpania, prawdziwy Kadyks. Słyszycie też dzwony do kościoła, które biją na godzinę, już wam mówię, 19, tak, 19, msza za chwilę pewnie się tutaj jakaś odbędzie. Bardzo ciekawe i dość niecodzienne dla Polaka przeżycie spotkało mnie właśnie tutaj, więc też jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach, czy może jest tak, jak ja mówię, czy ja może troszeczkę przesadzam, że w sumie to ta piłka dziecięca, taka bardzo entuzjastyczna, bardzo taka pomysłowa, bardzo kreatywna, po polsku po prostu w Polsce już nie istnieje.